Witam Was wszystkich, żeście dzisiaj się spotkali tu w Rybniku z nami pod biurem europarlamentarzysty Łukasza Kohuta. To jest jedyny europarlamentarzysta z naszego regionu, który doprowadził do tego, że dzisiaj musimy wyjść na ulicę z powodu Zielonego Ładu. Także miejmy nadzieję, jutro jest głosowanie w Brukseli, że zmieni zdanie i zagłosuje na nie. Bo jeśli nie zagłosuje na nie, to przyjdziemy do niego. Apelujemy dzisiaj do niego, że 4 kwietnia przychodzimy tu do biura do niego, porozmawiać z nim. On nie chciał z nami rozmawiać na drodze, my przychodzimy do nich. Jeśli 4 kwietnia nas nie zaakceptuje nas w biurze, będzie protest 16 kwietnia, blokowanie, dojść i wyjść z biura. No i pozdrawiamy Łukasza, żeby jutro w Brukseli głosował na nie, bo my tu wrócimy.